Hej, witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest vlog o moim ulubionym klubie, tak jest. Prosił mnie o to kajakarz i chyba pomysł taki się spodobał, żeby opowiedzieć trochę o moim klubie, który no już kibicuje bardzo długo. Jak to się zaczęło, od kiedy kibicuję, ile kibiców jest, przytoczę wam troszkę historii, więc serdecznie zapraszam. Czyli tak, moim ulubionym klubem jest FC Porto, którego data założenia to 1893 rok. Klub jest, można by powiedzieć, no mniej znany w Polsce, ale bardzo mocno znany za granicą. Polacy go znają, ale nie ma tak dużo tutaj u nas kibiców, jak nie wiem, jak kibiców Barcelony czy Realu, ale mamy swoją stronę, na którą was zapraszam. Macie link w opisie oczywiście. I tam jest właśnie nasza strona. Serdecznie naprawdę na nią zapraszam. Możecie normalnie sobie z nami porozmawiać, zalogować się tam na spokojnie, więc zapraszam serdecznie jeszcze raz. Więc Porto to jest mniej klub znany w Polsce, ale bardzo mocno znany za granicą, z tego iż wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Liga Europy była niedawno, Liga Mistrzów była za czasów José Mourinho, więc wiecie o co chodzi. No, Porto miało ogrom bardzo fajnych trenerów, na przykład dajmy tu przykład José Mourinho, dajmy tu przykład André Villas-Boasza. Ostatnie czasy dla Porto niestety nie są zbyt dobre, 4 lata z rzędu nie zdobyliśmy żadnego trofeum, ani Ligi Europy, ani Ligi Mistrzów. Jedyne nasze osiągnięcie to było pokonanie Bayernu 3-1 po 2 golach Quaresmy i 1 Jacksona Martineza. Pamiętam wtedy, że do dzisiaj, kurczę, naprawdę ten mecz głęboko mą wstrząsa, jak to oglądam jeszcze raz, no był przecudowny mecz. Tak jak mówię, 4 lata nie zdobyliśmy żadnego trofeum, przez 4 lata przewinęło się u nas 4 trenerów. Pierwszym z nich, czekajcie, od 2012-13, czekajcie, bo ja już, a dobra. Przytoczę wam trenerów od 13-14 sezonów. Był nim Julen Lopetegui przez 1,5 roku. Później był José Peseiro. Później był Nuno Espirito Santo, którego zwolnili i poszedł do Wolverhamptonu. A teraz jest Sergio Conceição, który oczywiście... No wiążemy z nim spore nadzieje na ten sezon, bo jest to trener charyzmatyczny, o bardzo potężnej psychice i naprawdę dyscyplinie, więc Porto może obudzić się znowu, powiem wam tyle. Po 4 latach bez trofeum, gdzie sięgała tylko Benfica w lidze portugalskiej, w pucharach portugalskich, tak teraz coś czujemy z kibicami, że Porto się w końcu obudzi. Mamy tylu piłkarzy, którzy naprawdę są bardzo fajni, naprawdę mamy piłkarzy, którzy w tamtym sezonie byli znaczący. Na przykład wrócił do nas Vincent Aboubakar z Besiktasu, który strzelał jak na zaufanie. Przyszedł do nas Ricardo Pereira, którego możecie znać z Nice i z Ligue 1, który kilka razy już upokorzył PSG. Strzelał im gola. Po prostu no, jeden z najlepszych prawych obrońców obecnie na świecie, tak uważam. I tak każdy uważa. Mamy Casillasa, tak jak mówiłem, mamy Danilo Pereira, mamy Soaresa, mamy tyle nazwisk i wiecie jak to jest. No Porto może wrócić. A co do mojej historii, już wam zaczynam opowiadać. Jak widzicie, tutaj mam proporzec. Ja lubię kolekcjonować gadżety piłkarskie. Trochę wam opowiedziałem o historii ostatniej Porto, więc obecnie wam opowiem o mojej. Jak widzicie, tutaj mamy proporzec Porto, który kupiłem, nie wiem, kiedy już dawno, na Allegro z rok temu. Lubię takie smaczki kolekcjonować, widzicie je tam z innych klubów, tak samo widzicie je tutaj. Pokazywałem już wam moje 3 koszulki, tu jest 4. To jest sezonu poprzedniego, 2016-2017, najnowsza koszulka z moim nazwiskiem na plecach. Nie będę wam go pokazywał, ale jest takie coś naprawdę. Macie tutaj, tak jak już wam mówiłem we vlogu jednym, gdzie pokażę wam pokój, macie 3 koszulki. Pierwsza jest Revigres, druga jest turniejowa z samym herbem i z tyłu napisem FC Porto, no i trzecia jest z oczywiście autografem João Teixeira. Plus jeszcze mam tam oczywiście flagę, potężną flagę Porto, którą właśnie wysłała mi taka, można powiedzieć, koleżanka z Portugalii. Więc to by było chyba na tyle z tego. Od kiedy kibicuję Porto, to już chyba każdy właśnie się mnie pytał i
czy dlaczego kibicuję Porto. Już wam chyba kiedyś mówiłem, ale no wspomnę, bo teraz jest potężna ilość nowych widzów, więc witam serdecznie. Dla tych, którzy nie znali moją historię z Porto, no to kibicuję temu klubowi, ponieważ kiedyś tam, nie liczę ile lat temu, ale naprawdę już bardzo dużo lat temu do tyłu, jak jeszcze byłem malutki. Nie wiem, czy to nie był 2009-2010 rok, kiedy wydawane były takie gazety Champions League z naklejkami, że można było wklejać. No i tam zobaczyłem kilka fajnych naprawdę rzeczy. Przewijałem i kurczę patrzę, FC Porto. Nie myślę, może to będzie mój ulubiony klub w przyszłości. Pytam się taty, kurczę, coś tam z gazety, w ogóle gdzieś znalazłem ten klub, no i pytam się taty, tato, co to jest za klub? On mówi, FC Porto, jeden z najsilniejszych klubów na świecie. Grał tam Józef Mynarczyk, Grzegorz Mielcarski i wielu innych, przy Kazimierczak i ktoś tam jeszcze na pewno grał. No i od tamtego momentu moja historia z Porto trwa do dzisiaj. Z tym klubem się, kurczę, normalnie zakochałem się w nim. Mogę wam powiedzieć tyle, że rozegrałem dla Porto 2 mecze. Nie są to oczywiście mecze na prawdziwym stadionie, stadion w ogóle, nasz stadion jest stadion do Dragao, jeżeli ktoś nie wiedział, pojemność 56 tysięcy. Oczywiście miasto bardzo duże, około 200 tysięcy mieszkańców, więc jest naprawdę fajnie. Mamy jednych z najlepszych kibiców na świecie, więc to jest jeden z atutów, który jest potężny. I tak jak mówię, grałem na 2 turniejach dla FC Porto. W Jaworznie, nie wiem czy już wam kiedyś mówiłem, ale tak, w Jaworznie grałem dla FC Porto. Przegraliśmy tam wszystkie mecze, czyli 3 mecze w grupie, albo 4, czekajcie, raz, nie, chyba 4 mecze, nie pamiętam jak to było, w ogóle fajne tutaj ma te. Ale dobra, anyway, przegraliśmy pierwszy turniej, którą, no, tą koszulkę już wam pokazywałem. W tej właśnie koszulce występowałem, wtedy nie miałem swojej, teraz mam swoje 3 koszulki. No jak widzicie jest tu też ta która, z którą, no to jest praktycznie nówka. Z tamtego sezonu jeszcze pewnie będę zamawiał, z tego nowego sezonu, więc tych koszulek naprawdę będę kolekcjonował, myślę, że co sezon. Tak więc, a drugi turniej już w Jaworznie to był rok temu, dokładnie rok temu. Powiem tyle, wspomnienie z tego turnieju mam ogromne. Wyczarowaliśmy, kurczę, drugie miejsce w grupie. Miało być pierwsze, ale niestety remis poszedł. Pierwszy mecz był dla nas tragiczny, bo przegraliśmy, jeżeli pamiętam, 3-0 z Barceloną. I przez ten mecz, kurczę, właśnie wyszliśmy tylko z drugiego, albo no, jakoś tak, z któregoś tam miejsca wyszliśmy. Takiego cienkiego dosyć. Że musieliśmy grać niestety tylko 5. miejsce. Ale anyway, nasz pierwszy mecz to było 3-0, jeżeli dobrze pamiętam, z Barceloną. Później były derby Portugalii, Porto vs Sporting, dostaniecie tutaj zdjęcie, w którym ja strzeliłem 2 gole i w którym ja miałem, jeżeli dobrze pamiętam, 2 asysty. Był to mecz, kurczę, w którym tak byłem zmotywowany, że chciałem grać jak najlepiej, pokazywałem się, biegałem, ludzie na mnie wołali, nie wiem. Kurczę, Messi normalnie, tam kurczę, tak szalałem, że... Nie, Quaresma, czekajcie, Quaresma. Ja byłem tak postrzegany wtedy. Pamiętam, 2 gole, pozdrawiam Remaxa. W 2 golach, jeżeli się nie mylę, to też Remax mi właśnie asystował. I właśnie dzięki tym 2 golom, no, zapisałem się w tym turnieju. Były to 2 szybkie gole, bo były chyba w 40 sekund 2 gole strzeliłem. Później już tylko asysty doliczałem. I tak to jakoś wyszło, ale mówię, pierwszego gola strzelam, później kolejny i sędzia się mnie pyta, to znowu ty, tak gościu? No ja mówię, pewnie, to znowu ja strzeliłem. No i później przyszedł mecz z Interem Mediolan, który tak był zacięty, że takiego meczu na tym turnieju nie było. W ogóle mówili do nas, że mieliśmy najlepszą technikę na całym turnieju, graliśmy tak pięknie, że każdemu się to podobało. Więc właśnie, a później przyszedł mecz z Ajaxem, jeżeli się nie mylę, to był chyba ostatni mecz, 3-1 graliśmy, był to naprawdę fajny mecz. No i ostatni mecz o 5. miejsce odpuściliśmy, przegraliśmy 8-1, czy jakoś tak, już kompletnie nikt nie grał, jeden się przebrał, reszta grała tego. Ja jeszcze coś tam walczyłem, próbowałem, ale już naprawdę byłem bez sił praktycznie. Chciałem zacząć, no właśnie, tak samo kurczę.
Tutaj pewnie będziecie mieli cały czas tle hymn Porto, drugi hymn Porto, więc to tak jakoś wygląda. Jeszcze jedno takie mocne wspomnienie z Porto. Byłem na meczu, widziałem swoich ulubieńców. Będziecie mieli kupę zdjęć, będą się wam przewijać, bo troszkę ich tu chyba ściągnąłem. Znaczy 3-4 może tam są, ale tak. Byłem na meczu w Niemczech, w Oerlikon-Spiel, grali z Osnabrückiem, mecz towarzyski 2-1 było. Pamiętam ten mecz do dziś, kibiców zobaczyłem na żywo, to po prostu byłem tak zdziwiony, cały czas na nich patrzyłem. Naprawdę to było mega przeżycie i po tym meczu pora była na zdjęcia. Chciałem ze wszystkimi zrobić, miałbym 2-3 zdjęcia, ale niestety nie zapisało się coś. I mam jedno, które zobaczycie tutaj teraz. Teraz zmienimy stronę, będziecie mieli je tu. To jest Evandro Gaubel. Były piłkarz Porto, obecnie przeszedł do Hull City. Więc tak to wygląda moja historia z Porto. Przeżyłem dużo chwil, byłem na dwóch turniejach, byłem na meczu i teraz celuję, aby wyjechać kiedyś tam do Portugalii i po prostu być na tym Porto jednak, no bo to jest mój ukochany klub, więc nigdy to się nie zmieni, zawsze będę za moim klubem. Codziennie praktycznie śledzę strony, transfery, szukam zawodników dla Porto, więc tak to obecnie wygląda, buduję jakieś składy. I tak to właśnie wygląda z tym Porto. Więc co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No, zapraszam do kibicowania. Mega klub, mega atmosfera, mega kibice. I naprawdę wiele fajnych chwil przeżyjecie. Tak więc dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wszystko, co miałem do przekazania, wam przekazałem. Tak więc co, do zobaczenia, trzymajcie się, do następnych vlogów. Hejo, papa i cześć, Forza Porto.